Siemanko, bardzo szybko opowiem. Zaczynamy vloga z Mam Talent, całej mojej przygody związanej z występem w telewizji. Mam nadzieję, że będzie Wam się to fajnie oglądało i że zobaczycie, jak wyglądało od kuchni całe przygotowanie do programu. Jestem właśnie w drodze do Rzeszowa, gdzie odbędzie się chyba już ostatni trening przed półfinałem Mam Talent. Troszkę się stresuję, bo weszły małe zmiany, małe, duże zmiany w moim występie, więc musimy to dograć przez weekend właśnie z panią Agnieszką, choreograf, a później w połowie tygodnia jadę do Warszawy i już treningi na scenie, także dzieje się. Dojechałem właśnie do Rzeszowa, do Akademii Tańca Agnieszki Wójcik, dziadosz, i zaczynam zaraz trening, rozgrzewka, rowerki gotowe, ja chyba też, także rozgrzewam się i będę działał, będziemy działać, na razie Agnieszka jeszcze w drodze, tu ma coś do załatwienia, a ja już zaraz lecę, także... Rowereczki. Cyk. Szybki przegląd. Nic się dużego nie zmieniło. Odświeżone siedzenie, odświeżona kierownica. Linie ostre. Leci. Taki oto rekwizyt mam. Będę po nim zjeżdżał. Skakał troszeczkę też. Taki dodatek, żeby nie tylko równy plac był. Kolejny dzień treningu w Rzeszowie, tym razem w końcu na asfalcie, inaczej bardziej przyczepnym, bo jak się okazuje będę miał troszeczkę lepsze warunki w studio, nie będzie aż tak ślisko, przynajmniej mam taką nadzieję, więc dzisiaj trening na mojej nawierzchni, że tak powiem, lecimy z tematem. Przejazd jest już dograny fajnie, chociaż nadal były zmiany, myślę, że będzie git, jeszcze tydzień czasu. Lecimy. Ja widzę. Tak jest. Fokus. Tak! Super, dawaj! Siemaneczko, mamy dzień pierwszy wyjazdu do Mam Talent, jakby całego udziału mojego. Mamy czwartek, 11 listopada i jestem właśnie w drodze do Warszawy. O godzinie 14 dzisiaj mam mieć pierwsze próby. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że wszystko wziąłem. Nastrój na razie w porządku. Bez większego stresu. Zobaczymy, jak wszystko wyjdzie na miejscu. Postaram Wam się nagrać po prostu, co będzie się dało zza kulis, żebyście też mogli zobaczyć po prostu, jak to wygląda od drugiej strony. Mam nadzieję, że Mam Talent nie będzie mi nic blokować z tego względu. No, także zapraszam do oglądania i będzie się działo, mam nadzieję, będzie się działo. Jestem po pierwszych próbach z reżyserem. Myślę, że będzie ok. Wyszło w porządku, ale jest jeszcze, wiadomo, dużo do poprawy. Znaczy dużo. Po prostu jest inna scena. Troszeczkę miejsca trzeba dopasować po prostu też strój, który mam na sobie. Nie pokażę go Wam w całości. Myślę, że zrobi robotę fajną.
jednak muszę się do niego przystosować jakby i też jego troszeczkę pozmieniać, żeby było lepiej, ale myślę, że będzie git. Ugotowany jestem i nie wiem, będziemy po prostu myśleć dzisiaj, planować jutro kolejne próby ze światłem i ciśniemy z tematem. Ok, mamy dzień drugi, piątek. Piątek 12 listopada. Właśnie dotarłem do studia Transcolor i mamy godzinę 10:43, czyli za pół godzinki mam próbę kamerową, czyli w pełnym stroju z oświetleniem, światłami, dodatkowymi już jakimiś efektami. Mam godzinkę na to, żeby przetestować wszystko, dograć kamery też, czyli na szczęście nie moja będzie to rola, ale będą ustawiać, jak będzie, no, będzie nagrywany mój pokaz. No, noc była w sumie ciężka. To wam pokażę, jak świetny hotel, z jakimi atrakcjami miałem. Grająca muzyka w WC, no świetna sprawa. Także już zaraz będę się rozgrzewał, przebierał. No i trzeba cisnąć. A czy stresik jest? No, pewnie się pojawi na scenie. Ma góry się świecą. Yo. Wow. Także mamy piątek wieczór, godzina 18. Już z godzinkę jestem po próbach, które próby już ze światłami, ze wszystkimi efektami. Miałem z godzinkę jazdy mniej więcej na scenie. Jestem trochę padnięty, szczerze mówiąc. Strój jest ciężki, że tak powiem, do przeżycia, ze względu na to, że nie oddycha praktycznie i po prostu zacząłem się w nim dosłownie dusić, ze względu na to, że jedynym miejscem, przez które wentyluje się, to jest właśnie tutaj przy szyi i powietrze po prostu, którym oddychałem, to było właśnie to nagrzane z kostiumu. Więc aż po prostu mi oddechu brakowało, ale myślę tak, no 2,5 minuty występu na scenie przeżyję, więc pierwsza próba była w kostiumie pełnym, na dalszych próbach już zdjąłem kostium, żeby go też nie ubrudzić, więc wyjeździłem już normalnie w takich, powiedzmy, casualowym stroju. Pirotechnicy dodadzą efekty wystrzału, wylotu. Do roweru zostaną dopięte takiego typu race zdalnie sterowane, które zostaną odpalone w odpowiednim momencie. Nie zajmuje to dużo miejsca, a wygląda, myślę, że bardzo fajnie. Mam fajne też tło, takie Galaxy, więc cały strój, tło, te race i jeszcze dodatkowo, właśnie była ostatnia dodatkowa próba z CO2, jeżeli tak się to nazywa, z zimnym lodem, czyli takim bardzo gęstym dymem, który utrzymuje się nisko na powierzchni. Robi to fajny efekt, ma ten efekt być na początku, jak wjeżdżam. Zresztą pewnie będziecie widzieli, jak już to będę dodawał ten materiał, to pewnie już będziecie widzieli, jak ten mój przejazd, mój pokaz wyglądał. No, także to jest ustawione i troszeczkę mi to widoczność zasłania jakby, no, bo jednak scena jest ciemna, cała powierzchnia sceny jest czarna, jest ogrodzona taką białą folią, jakby to powiedzieć, teoretycznie odblaskową, aczkolwiek nie jest to dobrze widoczne, więc w niektórych momentach nie do końca wiem, jak daleko jestem od krawędzi sceny. No, myślę, że trochę to na pewno utrudnia
No bo jest to jakieś tam ryzyko, że spadnę, ale bardziej wychodzi to, że po prostu nie ryzykuję właśnie, że nie wiem dokładnie, w którym miejscu jestem, więc nie dojeżdżam do krawędzi, żeby i nie mam tego pełnego ruchu. No ale myślę, że to jeszcze jest do dogrania. Mamy piątek, jutro będą jeszcze na pewno próba pierwsza w kostiumach, pełna kamerowa, taka już w sensie, żeby to jeszcze raz dograć i kolejna próba około 16-17, próba generalna, czyli już ze wszystkimi uczestnikami, jakby próba całego programu od początku do końca, więc tam wszystko na pewno będzie już ostatecznie dograne. I jeszcze dzisiaj dogrywaliśmy dodatkowe materiały z Michałem Kępą. Próbowałem go nauczyć switchback, czyli jazdy tyłem na rowerze. Nie do końca mu to się udało zrealizować, ale starał się dzielnie, próbował po prostu ogarnąć ten trik, strasznie był zaangażowany, żeby właśnie mu się to udało, powiodło. My mieliśmy tak naprawdę kilkanaście minut na to, żeby to nagrać, ale i tak myślę, że fajnie to wyszło. Michał bardzo, bardzo pozytywnie do tego podszedł i myślę, że po programie będzie katował, żeby się tego nauczyć, no, bo to jest fajna możliwość. No i jest jeszcze ostatnia kwestia, która troszeczkę mnie zirytowała dzisiaj i podminowała, można powiedzieć, bo okazuje się, że moje rowery muszą zostać oklejone. Marka Marin musi być zasłonięta, mimo że na castingu było wszystko fajnie, nie było problemów, zrobili zbliżenia na rower i było wszystko spoko, to teraz stwierdzili, że i muszą kask okleić, i muszą okleić ramę w obu rowerach. Wkurza mnie troszeczkę to, ze względu na to, że tu jednak jako uczestnik nie mam jakby, nie zarabiam na tym i tak dalej. A jednak życie sportowca jednak opiera się troszeczkę na tym, żeby właśnie gdzieś pokazywać tego sponsora. Ten sponsor jest istotny i żeby móc jakby żyć jakkolwiek ze sportu, to trzeba pokazywać sponsora i za to sponsor płaci. No, takie są realia w sporcie, tak? Szkoda, po prostu szkoda, ale niemniej pojadę po prostu na 100% i myślę, że będzie fajnie. Także cóż, widzimy się w dniu kolejnym. Mam nadzieję, że będę miał czas na nagrania. A jeśli nie, to chociaż jakieś przebitki będę dawał i dogram Wam to później. Także jo, do jutra. Dobrze, pirotechnika będziemy za drugi razem sprawdzali. Prowadzący zapowiadają. A przed Wami Kamil Kobęckowski.
Jo, jo. Mamy sobotę, jestem po próbach pierwszych, jeszcze będzie próba zakończenia, czyli tego tak zwanego odpadania, jeszcze będzie próba generalna około 16 i później live. Mam być jako 9 w odcinku, czyli pod koniec, więc będzie się długo czekało, ale zrobię swoje, po prostu zrobię swój przejazd. Tak jak po prostu było zaplanowane, nie mogę się uśmiechać, ale mam nadzieję, że będzie z pozytywnym nastawieniem. Stres myślę, że będzie jeszcze narastał, ale zobaczymy. Będzie git. Będzie git. Także i już niedługo ostatnia próba. Jo, jesteśmy po pierwszych próbach, jeszcze przed nami próba generalna. Tak, za nami trio Ket. Także niedługo próba generalna i później lecimy z live'em. Będzie się działo. Jedziesz. No i co, Michała? Jeśli chcesz głosować na Kamila Kobędzowskiego, wyślij SMS o treści 8 pod numer 7326. Ło, dobra, szybka nagrywka. Właśnie skończyłem swój występ dosłownie. Wyszedłem od razu, zaraz muszę wrócić na scenę, znaczy w sensie przed scenę. Udało się wszystko prawie idealnie. Oczywiście ja tam wiem, że mogło być lepiej, co mogło być gorzej, lepiej coś tam wyjść, ale super. Z głowy, po tej mojej niesamowitej glebie w próbie, która była generalna próba, czyli zaraz przed live'em. Była niesamowita gleba, więc cieszę się, że wszystko się udało. Cały jestem mokry, leje się ze mnie, ale wyszło. Wyszło to, co miało wyjść, jest git. Był ogień, był dym. Także dzięki wielkie, że oglądaliście. Widzę, że masę wiadomości piszecie. Czekamy na wynik w takim razie. Jo. Jeśli chcesz głosować na Kamila Kobędzowskiego, wyślij SMS o treści 8 pod numer 7326. Czas na szybkie podsumowanie. Jest tydzień po Mam Talent. Już emocje opadły. Już no spokojnie o tym myślę. I powiem wam w ten sposób. W niedzielę i poniedziałek zaraz po Mam Talent miałem takiego doła, że mi było ciężko, bo myślałem, że po prostu poszło mi słabo. Z jednej strony się cieszyłem, że już jest to za mną, ale z drugiej strony myślałem, że kurczę, no mogłem więcej pokazać, coś mi tam nie wyszło, chciałem lepiej i tak dalej. I nie byłem do końca zadowolony, ale jak obejrzałem powtórkę, stwierdziłem, okej. Okay. Dobrze wyszło. I, że tak powiem, jest ok, nie mam, że tak powiem, czego się wstydzić. Zrobiłem robotę, pokazałem się w telewizji i git. Po prostu myślę, że dla mnie i jak dla całego standridingu to jest duży sukces, no bo jednak rowerzystów praktycznie w ogóle nie ma w telewizji. Że tak powiem, jedynie jakieś wyścigi są relacjonowane i to bardzo mało. Wcześniej Mam Talent było kilku trialowców, no, głównie z udziałem Krystiana Herby właśnie, który dwa razy był w półfinale, no to on jako trialowiec trochę więcej, że tak powiem, się pokazał w telewizji, a poza tym no, to rowerzystów raczej nie ma w telewizji, więc to, że w ogóle jako standrider, jako ten taki powiedzmy wchodzący sport, ten nienawidzony sport, hejtowany sport i gdzieś standrider jest w telewizji, kurczę, no myślę, że mega. I że widzę też już jakieś pozytywne
aspekty, gdzieś ludzie też doceniają to, że udało się, ludzie z branży, no bo to, że gdzieś tam widzowie czy fani, to już wiedziałem, że widziałem te komentarze wcześniej, ale też gdzieś tam porozmawiałem z ludźmi konkretnie z branży rowerowej, na pewno duży plus. No i co więcej, dzięki Wam za oglądanie. Nie będę już tutaj przedłużał i tak tego długiego filmu. Po prostu dzięki Wam wszystkim za wsparcie, za wysłane SMS-y. Kurczę, no niesamowita sprawa. Ja nie prosiłem, bo wiedziałem, że nie zależało mi na finale. Szczerze mówiąc, chciałem po prostu zrobić dobrą robotę w półfinale na żywo. Pokazać się finał to już jest inna kwestia, ale jestem zadowolony. Mam nadzieję, że zima nie przeszkodzi mi w tym, żeby zrobić fajny edit jeszcze na zakończenie roku. Chciałbym, bo jest zajawa. Wróciłem do normalnych treningów i kurczę, mega się jaram, bo mi się chce po prostu jeździć, ale nie przedłużam. Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmie. Siema!